Cześć! Zapraszam Was na zapowiedź hitów piłkarskiego weekendu. Aż trudno w to uwierzyć, ale dla Arsène Wengera nadchodzące starcie będzie ostatnim meczem na Old Trafford w roli szkoleniowca kanonierów. Francuz nie wygrał tu ligowego starcia od 12 lat. Najprawdopodobniej będzie to dla niego również ostatni pojedynek z wielkim wrogiem Jose Mourinho. Panowie przez lata nie szczędzili sobie ostrych słów. Portugalczyk na wieść o końcu przygody Wengera z londyńskim klubem okazał jednak szacunek. Jeśli Arsène szanuje mnie chociaż w połowie tak bardzo jak ja jego, to myślę, że możemy zostać przyjaciółmi. Tak samo jak nikt nie wyobraża sobie Arsenalu bez Wengera, tak samo trudno sobie zwizualizować Barcelonę nieposiadającej w swoich szeregach Andresa Iniesty. Niestety ten czarny sen fanów Blaugrany na dniach może zostać oficjalnie potwierdzony. Według El Mundo Deportivo już w piątek odbędzie się konferencja prasowa, na której Hiszpan ogłosi swój rozbrat z katalońskim klubem. Dla hiszpańskiego wirtuoza nie będzie to jednak ostatni sezon. Podczas wakacji ma trafić do Chin. Jego roczna pensja będzie opiewać na 35 milionów euro. Nadchodzący weekend może być szczególny dla Kules nie tylko ze względu na odejście legendy. Już w niedzielę mogą celebrować wygranie tytułu mistrzowskiego. Jeśli wywalczą przynajmniej jeden punkt, w potyczce ze znajdującym się w strefie spadkowej Deportivo La Coruña będą mogli nazwać siebie mistrzami. W tak trudnej sytuacji Juventus nie był od lat. Bianconeri są rozbici po porażce w dwumeczu z Realem. Remis z Crotone, przegrana z Napoli. W tych meczach zabrakło nie tylko wyniku, ale i mentalności zwycięzców i woli walki. Szczególnie źle prezentuje się Paulo Dybala. Psychika Argentyńczyka jest bardzo ważnym składnikiem jego formy. Wielokrotnie wyznawał, że trauma po przegranym zeszłorocznym finale Ligi Mistrzów doskwierała mu jeszcze przez długi czas. Wtedy miał jednak kilka miesięcy wakacji i cały okres przedsezonowy. Od zawodnika z taką renomą jak Dybala wymaga się umiejętności brania ciężaru gry na swoje plecy w takich właśnie meczach. Nadchodzące starcie z Interem zapewne zobrazuje, czy zawodnik ten potrafi radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Jako że w lidze francuskiej kwestia tytułu jest już rozstrzygnięta, wielkich emocji w ten weekend raczej tu nie znajdziemy. Mimo tego warte oglądania będzie chociażby starcie Monaco z Amiens. Drużyna z księstwa wciąż musi walczyć o możliwość gry w Lidze Mistrzów. Trzeci Lyon i czwarta Marsylia tracą zaledwie jeden punkt do drużyny Kamila Glika. Innym ważnym powodem do oglądania tego meczu jest Rony Lopez. Kolejny po Mbappé zawodnik wypuszczony na głębokie wody przez Monaco, który podbija nagłówki piłkarskich dzienników. 22-latek w ostatnich 9 meczach ustrzelił 9 bramek. To na nim spoczywa odpowiedzialność wyciągnięcia Monako z kryzysu, który przyszedł w najgorszym momencie. Porażki 1-7 z PSG i 1-3 z Gengą podcięły skrzydła graczom Leonardo Jardima. Kibice drżą o miejsce na podium. Zbliżający się mecz z Eintrachtem na pewno nie będzie wybitnym pokazem umiejętności w wykonaniu graczy Bayernu. Bawarczycy muszą gromadzić siły na rewanż z Realem, a do tego nie pozwolić na kontuzję kolejnych zawodników. Ze składu Di Rotten wypadli już Boateng i Koman. Pod znakiem zapytania stoją występy Alaby i Robena. Z kolei Eintracht na pewno zagra ze 100% zaangażowaniem. Ich strata do miejsca gwarantującego grę w kwalifikacjach Ligi Europy wynosi zaledwie 1 punkt. Tak prezentuje się mój cały kupon na nadchodzący weekend. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę, zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia.